Pan Sprzątalski to kolejna akcja edukacyjna zorganizowana przez lokalne władze samorządowe, Kronopol i organizację odzysku opakowań Biosystem z Krakowa. W ogólnopolskiej akcji Pan Sprzątalski wzięło udział 14 szkół z całej gminy Żary. Od października 2015 roku uczniowie klas 1-3 uczyli się, jak właściwie gospodarować odpadami komunalnymi. Finał akcji odbył się 15 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury. W gminie Żary dobrze robi się akcje edukacyjne, ponieważ tutaj spotykamy się z ogromnym zainteresowaniem zarówno samej firmy Kronopol, która nas tu zaprasza, władz lokalnych, mediów, no i bardzo aktywny udział nauczycieli oraz dzieci ze szkół. Projekt Pan Sprzątalski został podzielony na dwa konkursy: zespołowy na tropie śmieciucha oraz indywidualny pod nazwą Coś z niczego, coś z niepotrzebnego, czyli o odpadach inaczej. Uczestnikami konkursu na tropie śmieciucha były zespoły klasowe, które musiały pomóc panu Sprzątalskiemu posegregować odpady w jego miasteczku. Każda klasa prowadziła również własną kronikę ekodetektywów. Obejrzeliśmy film, poznaliśmy problem pana Sprzątalskiego, czyli miasto śmieciuchów. Dzieci stwierdziły, że ten problem możemy rozwiązać, bo już mamy jakieś podstawy, jakąś wiedzę. No i postanowiliśmy wspólnie popracować, podziałać, żeby nauczyć się, jak radzić sobie z odpadami. Natomiast w ramach konkursu pod tytułem Coś z niczego, coś z niepotrzebnego, dzieci przygotowały prace plastyczne z zakresu upcyclingu, czyli przetwarzania śmieci. Do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych niemal 100 prac. Warcaby, które zrobiłam razem z mamą, kiedy był remont. Wykorzystaliśmy starą tapetę, żeby zrobić pola. I ja pisałem cyferki, a mama to przyklejała. A to pudełko zrobiliśmy z starego pudełka. Owinęliśmy to białą folią, a z pionków, a nakrętki służą jako pionki. Zrobiłam sukienkę, nakręcaliśmy na ołówek gazetę i przyczepialiśmy do sznurków. Ta praca jest zrobiona na mnie i kwiatki zwijaliśmy i tak poprzyklejaliśmy. Użyliśmy trochę kleju na gorąco i taśmy klejącej. W trakcie trwania projektu odbył się również dodatkowy konkurs dla szkół na największą zbiórkę plastikowych zakrętek. Najwięcej, bo ponad 87 kg zakrętek, zebrała szkoła podstawowa w Lubanicach. Łącznie wszyscy uczestnicy zebrali ponad 1300 kg zakrętek. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zebranych surowców zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla zespołu szkół specjalnych w Żarach. Bardzo chętnie przynosiły dzieci te nakrętki i zbierałyśmy. Później klasa pierwsza pomagała mi w pakowaniu tych nakrętek. Także skończyło się to pomyślnie. Firma Kronopol w ramach projektu Pan Sprzątalski zorganizowała trzecią edycję akcji Posadź drzewko z Kronopolem, która na trwałe wpisała się w żarski kalendarz imprez społecznych i ekologicznych. Posadziliśmy już prawie 2000 drzew i krzewów wzdłuż drogi. Dla nas jest to bardzo ważne ze względu właśnie na udział dzieci i młodzieży w tej akcji, którą my koordynujemy. W 2014 roku każdy Polak wytworzył ponad 260 kg odpadów, dlatego tak ważna jest edukacja wczesnoszkolna z zakresu gospodarowania odpadami. Jeżeli już te dzieci, które uczestniczą w wszelkiego rodzaju akcjach, będą uczestniczyć już w życiu dorosłym, to będzie naturalne, że ich zachowania będą po prostu proekologiczne. Czyli im wcześniej to zrobimy, tym lepiej później w ich kolejnych etapach życia. Dla nich samych, dla miasta, dla środowiska powiatowego i całej Polski, ja powiem, całej ziemi. Firma Kronopol dziękuje młodzieży, nauczycielom, współorganizatorom oraz władzom miasta za udział w akcji Pan Sprzątalski. Ponad 1500 uczniów dowiedziało się, jak dbać o przyrodę i racjonalnie gospodarować odpadami. Tego rodzaju działanie to nasz wkład w przyszłość i rozwój najmłodszych mieszkańców regionu.